Dziś dobiegła do nas tragiczna, dramatyczna informacja, że chłopczyk, 8-letni Kamilek, zmarł w szpitalu. Można powiedzieć, że brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka, jego cierpienie i zadawany mu z premedytacją świadomy, okrutny ból, który doprowadzał ostatecznie do finału w postaci jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować innego człowieka, do tego dziecko. To jest coś, co się w głowie nie mieści. Wydaję dzisiaj polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu, zbrodni, sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania. Mianowicie do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania, zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz też znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem w przedziale czasu, który poprzedzał ostateczny czyn, który doprowadził do śmierci chłopca. To jest niesamowity dramat i podkreślam, w głowie się nie mieści, że to jest możliwe, aby w dzisiejszym świecie, w normalnych warunkach można było w ten sposób traktować innego człowieka, a nade wszystko dziecko, z premedytacją w okrutny sposób zadawać ból, cierpienie, czerpać z tego niemal satysfakcję, doprowadzając do tak strasznego dramatu. Prokuratura prowadzi to postępowanie wielowątkowo, bada nie tylko zachowanie samego sprawcy, które będzie przedmiotem właśnie zmiany kwalifikacji prawnej czynu i zarzutu, o którym przed chwilą Państwu wspomniałem, zarzutu ze szczególnym okrucieństwem zabójstwa, ale też oczywiście zachowanie matki tych wszystkich, którzy nie zareagowali w sposób tak, jaki być może powinni zareagować. Nie chcę w tej chwili niczego przesądzać, ale zadaniem prokuratury jest badać działania wszelkich instytucji, które mogły w tej sprawie podjąć wcześniej działania, aby zapobiec tej tragedii. Będziemy Państwa oczywiście o ustaleniach śledztwa na bieżąco informować.